Grzegorz Boratyn, witam i zapraszam na aktualności. Nasz reporter czeka na telefony do 19, a my zaczynamy od tematów dnia w skrócie. Półkilometrowa estakada na S19 już wykonana. Przenosi on ruch przed całą dolinę nad ulicą Dębicką. To jest lokalizacja najlepsza, czyli nad ulicą Dębicką mamy już w tej chwili obydwie jezdnie naszej estakady wykonane. Naczelny Sąd Administracyjny przyznaje rację gminie Olszanica w sprawie dowożenia dzieci do szkół z innych rejonów. Decyzja sądu to przełom dla samorządów. Odetchnąłem naprawdę z olbrzymią ulgą. Połączenie szpitali w Rzeszowie znów dzieli. Uważamy, że pan dyrektor jest gwarancją takiej stabilności wewnętrznej tutaj w zakresie szpitala. W kadrze zarządzającej są konieczne zmiany. Pokażemy też Przemyśl, coraz bardziej kolorowy. Zakończył się ważny etap budowy drogi ekspresowej S19 od Świlczy do węzła Kielanówka. Gotowa jest konstrukcja estakady nad ulicą Dębicką w Rzeszowie. Cały odcinek będzie gotowy w sierpniu przyszłego roku. Dziś zaawansowanie prac prezentowała Generalna Dyrekcja Dróg i wykonawcy. Tak wygląda plac budowy ekspresowej S19, a dokładnie jej odcinka od węzła Świlcza do węzła Kielanówka w rejonie ulicy Dębickiej. Wykonawca, konsorcjum Eurowia Warbud, realizuje kontrakt o wartości ponad 340 milionów złotych. Estakada jest jego ważną częścią. Odcinek ponad 6 km, sama estakada 500 metrów, więc jest to dosyć długi odcinek, jeżeli chodzi o naszą eskę. No, znajduje się on około kilometra za węzłem Świlcza, więc jest to początkowa praktycznie faza i stadium tego odcinka S19. Przenosi on ruch przed całą dolinę nad ulicą Dębicką. To jest lokalizacja najlepsza, czyli nad ulicą Dębicką mamy już w tej chwili obydwie jezdnie naszej estakady wykonane. Wykonawca ocenia, że teren jest bardzo trudny pod względem geologicznym. Skomplikowana była też technologia nasuwania powierzchni nośnych pod jezdnie. Ten odcinek ekspresowej S19 będzie się kończył na węźle Kielanówka. Zakończenie wszystkich prac i oddanie tego odcinka do użytkowania zaplanowane jest na sierpień przyszłego roku. W tym momencie prace prowadzone są na wszystkich frontach robót, tak więc nie tylko obiekty inżynierskie, ale też roboty ziemne. Znaczenie tego odcinka jest ogromne, bo przede wszystkim myślę, że dla mieszkańców Rzeszowa pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy już z centrum miasta. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie inwestycja miasta i samorządu województwa, która ma ruszyć w październiku. To budowa drogowego łącznika od węzła w Kielanówce do ulicy Podkarpackiej. Prace miały się zacząć wcześniej. Opóźniło je odwołanie jednej z firm, która stanęła do przetargu. Właśnie odrzuciła je Krajowa Izba Odwoławcza. Zamierzamy umowę z wykonawcą, czyli ze Skanską, podpisać w przyszłym tygodniu i nawet dzisiaj spotkałem się z panem dyrektorem, informując go o tym, żeby się tak przygotowywali do realizacji inwestycji, żeby natychmiast po podpisaniu umowy było wejście w teren. Przyjął to ze zrozumieniem, więc myślę, że w ciągu 10-14 dni tam rozpoczną się już prace. Jedna z jezdni łącznika ma być gotowa w połowie przyszłego roku, druga końcem 2017 roku. Jadący na przykład z Barwinka do Krakowa będą wtedy mogli zjechać z ulicy Podkarpackiej w ulicę 9 Dywizji Piechoty. W tym miejscu będzie się zaczynać drogowy łącznik do węzła w Kielanówce, budowany przez samorządy. Nie trzeba będzie wjeżdżać do centrum, by wjechać na autostradę. Następny odcinek to jest odcinek do Babicy. Tutaj na tym odcinku właśnie jesteśmy w trakcie przetargu na wykonanie koncepcji programowej wraz z badaniami geologicznymi. Natomiast od Babicy do granicy państwa na ten odcinek posiadamy już decyzję środowiskową. Odcinek do Babicy ma być gotowy do 2023 roku. Co dalej? Na pytania o trasę do Barwinka Generalna Dyrekcja Dróg odpowiada, że ma być gotowa po 2023 roku. Budowa dalszych odcinków drogi S19 i jej przedłużenia na południe Europy, czyli trasy Via Carpatia, zależy od wsparcia Unii Europejskiej. Europoseł z Podkarpacia Tomasz Poręba poinformował dziś w Rzeszowie, że przekonał Komisję Transportu Parlamentu Europejskiego do przyjęcia specjalnego raportu dotyczącego rozwoju dróg. Jest w nim stwierdzenie, że Unia powinna zadbać o budowę nowych szlaków komunikacyjnych od Estonii przez Polskę aż do Grecji. Głosowanie raportu w parlamencie przewidziano w październiku.
Raport Tomasza Poręby został przyjęty w poniedziałek przez Komisję Transportu Parlamentu Europejskiego, której europoseł jest wiceprzewodniczącym. Decydujące głosowanie na forum całego Europarlamentu planowane jest w październiku. W tym raporcie jest napisane wprost i potwierdzone, mam nadzieję, będzie przez Parlament Europejski ostatecznie w październiku, że droga Via Carpatia, droga S19 jest strategiczną drogą z punktu widzenia rozwoju tej części Europy. Dokument wskazuje też na konieczność powstania unijnej strategii dla Karpat, nad którą prace już trwają. Krótko mówiąc, jest to raport, który ma służyć rządom krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym rządowi Polski, aby w negocjacjach z Brukselą mieć konkretne zapisy na papierze jako oficjalne, podkreślam, oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego, uzgodnione w wielu aspektach również z Komisją Europejską. Tomasz Poręba odniósł się również do artykułów prasowych o niepokojach związanych z funduszami na budowę drogi S19. Zapewniał, że są zagwarantowane pieniądze na odcinki Rzeszów-Lublin oraz Rzeszów-Babica, co ma potwierdzenie w planach Ministerstwa Transportu i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Lato się skończyło, ale pogoda była dziś naprawdę wakacyjna. Nic dziwnego, że sezon turystyczny trwa nie tylko w Bieszczadach. Już wiadomo, że ten rok był w Polsce wyjątkowy. Tłumy turystów widziano zarówno w górach, jak i nad morzem. Dziś w Krasiczynie podsumowanie sezonu w ramach Światowego Dnia Turystyki. Na miejscu jest nasza reporterka Beata Wolańska. Powiedz, czy w Krasiczynie to też był wyjątkowo udany sezon? Zdecydowanie tak. Tu w Krasiczynie było dużo więcej turystów niż zwykle. Zarządzająca tym zabytkiem Agencja Rozwoju Przemysłu przekonuje, że zarówno w Krasiczynie, jak i w Baranowie Sandomierskim tych turystów było prawie 50% więcej niż zwykle. I że co ciekawe, to byli turyści z różnych stron Polski, nie tylko z Podkarpacia, ale też turyści z zagranicy. I tak jest właściwie na całym Podkarpaciu. Ta moda na Polskę, jak się okazało, pokazała, że turyści chcą odwiedzać Polskę i chcą odwiedzać Podkarpacie. Jakie są naprawdę statystyki? Zapytam mojego gościa, pan Dawid Lasek, wiceminister sportu i turystyki. Rzeczywiście tak jest, to jest rekordowy sezon. Witam panią, witam państwa. Rzeczywiście tak jest. Możemy już śmiało założyć, powiedzieć, że ten sezon jest rekordowy pod każdym względem. Właściwie od kiedy statystycznie mierzy się ruch turystyczny w Polsce, nie było tak dobrych wyników. Oczywiście pewne szczegółowe dane, czy obrazowe dane jesteśmy w stanie przekazać już po zakończeniu takim sezonu i przekazaniu nam przez Główny Urząd Statystyczny wyników badań, ale jesteśmy pewni, że jest to sezon, który warto zapamiętać jako ten przełomowy. Turyści są coraz bardziej wymagający, a mimo to się udaje, co znaczy, że osoby, które organizują turystykę i zachęcają turystów, muszą się bardzo starać. Na Podkarpaciu i w całej Polsce rzeczywiście tak jest? To jest kluczowe, ponieważ zasoby, jeśli chodzi o potencjał turystyczny w Polsce, są przebogate, zarówno pod kątem kulturowym, jak i turystycznym. Więc to, co zadecyduje o tym, czy Polska będzie na stałe pożądaną i atrakcyjną destynacją turystyczną, to właśnie jakość. Jakość, która kryje się w takich miejscach, jak dzisiaj jesteśmy, ale też w setkach czy w tysiącach nawet różnego rodzaju miejsc typu restauracje, hotele. Innymi słowy, od ludzi jakości ich podejścia i jakości ich pracy będzie zależeć to, czy turysta wyjeżdżając z Polski lub podróżując w ramach Polski będzie usatysfakcjonowany i czy poleci to miejsce i tą formę wypoczynku i tą destynację innym. Te osoby, które najlepiej wykazały się w tej dziedzinie, to znaczy wyróżniły się w przyciąganiu turystów w różne miejsca Polski, są właśnie tutaj w Krasiczynie i za chwilę odbiorą nagrody. Nagrody ministra sportu i turystyki i nagrody marszałka województwa podkarpackiego. To są przewodnicy górscy, to są właściciele obiektów turystycznych, to są dyrektorzy muzeów. Można tak długo wymieniać wszystkie te osoby, które sprawiają, że turyści przyjeżdżają między innymi na Podkarpacie. Związkowcy z Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie są oburzeni planami odwołania dyrektora placówki i twierdzą, że wezwano go do złożenia rezygnacji po poniedziałkowej sesji Sejmiku Województwa. Sejmik przyjął uchwałę, że centrum połączy się ze Szpitalem Wojewódzkim nr 1. Zdaniem zarządu województwa od początku zakładano, że nowa placówka będzie mieć jednego dyrektora. Uważamy, że pan dyrektor jest gwarancją takiej stabilności wewnętrznej tutaj w zakresie szpitala. Nie zgadzamy się ciągle nadal też z tą decyzją sejmiku łączenia i prośba pana marszałka o złożenie dymisji wśród pracowników wzbudziła duży niepokój, ale również i zbulwersowanie. Pan dyrektor Chydzik jest krótko naszym panem dyrektorem, ale zdążyliśmy się już z nim zapoznać i tak jak wspomniałam,
jest dla nas gwarantem wewnętrznego spokoju, którego chyba w tej chwili najbardziej potrzebujemy, żeby móc po prostu pracować. Obietnice były co do struktury samego szpitala, co do nielikwidowania szpitala, nie zwalniania z pracy. Jeżeli chcemy w tej chwili temu szpitalowi ten szpital wspomóc, to oczywiście w kadrze zarządzającej są konieczne zmiany i o tym żeśmy w trakcie konsultacji mówili. Chcielibyśmy modelu takiego, żeby dyrektorem naczelnym już łączonych placówek na etapie procesu łączenia był dyrektor klinicznego szpitala numer 1. Oczywiście ułatwi to sam proces łączenia i w momencie, kiedy dojdziemy już do fizycznego połączenia prawnego obydwu placówek, pewne sprawy będą już uporządkowane. Samorządy mogą finansować dowóz do szkół uczniów spoza terenu gminy. To wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sporze gminy Oszanica z Regionalną Izbą Obrachunkową w Rzeszowie. Podobny problem miała niemal połowa samorządów w kraju. Dyrektorzy szkół odetchnęli z ulgą. Szkoła w Uchercach Mineralnych w gminie Oszanica. Przyjeżdża tu kilkudziesięciu uczniów z innych gmin. Dowożą ich gimbusy na koszt gminy Oszanica i właśnie to przed 3 laty nie spodobało się sąsiedniej gminie Lesko, z której dzieci wyjeżdżały do szkoły w Uchercach. Samorząd Leska poskarżył się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, a ta zakwestionowała finansowanie dowozu. Sprawa trafiła do sądu. Po 2 latach czekania gmina ma jasną odpowiedź. Robi słusznie. On zatwierdza wszystko to, co zostało w całym postępowaniu ustalone wcześniej, czyli jednoznacznie powiedział Naczelny Sąd Administracyjny, że możemy dowozić dzieci, płacąc za ten dowóz z budżetu. To pierwszy i jedyny wyrok potwierdzający, że finansowanie dowozu dzieci do szkół spoza gminy jest zgodne z prawem. Stanowi linię orzecznictwa korzystną dla gmin, które dowożą i płacą za dowóz dzieci spoza obwodu szkoły, spoza terytorium swojej gminy. Ten wyrok będzie bardzo ważny, liczymy, dla około połowy samorządów w Polsce, które na dzisiaj, że tak powiem, ukrywały te wydatki. Dla dyrekcji tej szkoły w Uchercach Mineralnych wyrok NSA to przełomowa chwila. Odetchnąłem naprawdę z olbrzymią ulgą, zniknął na wielki problem. Spoza gminy w naszej szkole teraz mamy z gminy Lesko 47 uczniów, a z gminy Solina 22. Także spoza obwodu szkolnego, tym bardziej z obcych gmin, mamy razem 69 uczniów. Korzyści z ostatecznego rozstrzygnięcia interpretacji przepisów dotyczących dowozu dzieci do szkół odniesie też samorząd Leska, ten sam, który jeszcze niedawno brał pod lupę Oszanicę. Do tej pory dzieci, które do nas chodziły do szkoły spoza obwodu, były dowożone na koszt rodziców. W tej chwili ten wyrok otwiera możliwość, aby gmina sfinansowała ten dowóz dzieci spoza obwodu. Teraz nikt nie podważy takiego wydatku samorządu, a pieniądze na ten cel samorząd Leska zamierza znaleźć jeszcze w tym roku. W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Podrzeszowskiej Jasionce odbył się Kongres Przedsiębiorców Złota Setka Firm Podkarpacia. To ranking największych przedsiębiorstw regionu przygotowany już po raz 10 przez Gazetę Codzienną Nowiny i Małopolski Instytut Gospodarczy. Złotą setkę otwiera PGE Obrót z Rzeszowa. Na kolejnych miejscach są Orlen Paliwa z Widełki oraz Asseco Poland. Oceniając firmy z regionu, brano pod uwagę ich przychody, dynamikę wzrostu, eksport i zatrudnienie. Zdaniem ekonomistów ranking pokazuje, że wiele podkarpackich firm dobrze radzi sobie na rynku nie tylko polskim, ale też europejskim, stając się wizytówkami naszego regionu i przyczyniając się do wzrostu gospodarczego. Podczas gali przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się o możliwościach skorzystania z funduszy unijnych. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak przedstawił także strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju. To m.in. uproszczenie przepisów gospodarczych, wsparcie eksportu i pomoc młodym osobom chcącym założyć własny biznes. Ale proszę Państwa, na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się konferencja poświęcona światowym innowacjom dotyczącym diagnozowania autyzmu i wykorzystywania do tego osiągnięć medycyny, inżynierii i technologii. W
konferencji udział wzięli specjaliści z największych ośrodków naukowych w Polsce, a także goście z Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Przedstawiono m.in. jak wykorzystywać roboty do diagnozowania autyzmu i jak wykorzystywać komputery do komunikowania się z takimi osobami. Okazuje się bowiem, że skuteczniej niż słowa docierają do nich informacje przekazywane np. mailami czy SMS-ami. W Polsce z autyzmem rodzi się jedno na 150 dzieci. Jakość życia w bio, tech i ekosystemach to tytuł konferencji naukowej w Uniwersytecie Rzeszowskim poświęconej profesorowi Franciszkowi Chrapkiewiczowi Chapeville. Urodzony w Godowej koło Strzyżowa w 1946 roku wyjechał z Polski i rozpoczął naukową karierę we Francji. Współpracował też z Uniwersytetem Rockefellera w Nowym Jorku. Prowadził badania z zakresu biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Był odkrywcą m.in. kilku ważnych enzymów. Wyjaśnił też mechanizm informowania tworzących się białek o tym, jaka ma być struktura powstającego organizmu. Profesor jest autorem i współautorem 200 naukowych publikacji. W 2008 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. A Telewizja Rzeszów zaprasza tuż po aktualnościach na film o profesorze Franciszku Chrapkiewiczu Chapeville. Autorami dokumentu Koło historii Franek są Jerzy Fonfara i Jerzy Oleszkowicz. A teraz już czas na nasze interwencje. Karolina Bikniezgoda. Witaj, dzień dobry Państwu. Dzisiaj zajęłam się sprawą byłych pracowników spółki Bezpieczny List, którzy od ponad półtora miesiąca czekają na zaległe wynagrodzenia. Na początku sierpnia, kilka dni przed wypłatą pensji, operator pocztowy InPost sprzedał swoją spółkę innej firmie. Nie wiadomo więc, kto, czy i kiedy wypłaci byłym pracownikom zaległe wynagrodzenia. Pani Ewelina, ze względu na jej życzenie nie pokazujemy twarzy, pracowała jako kurier przez ponad 2 lata. Dostarczała listy i paczki na terenie Rzeszowa. Te wynagrodzenia na początku były w miarę takie przyzwoite. Co inna umowa, to tak się troszeczkę pogarszało. Właśnie jest między innymi ta ostatnia umowa, Bezpieczny List, gdzie już tak nie wypłacali tak w terminie, za paliwo też tak wypłacali albo i nie. Trzeba było dokładać do samochodu, bo to się jeździło swoim samochodem. W lipcu pani Ewelina i inni współpracownicy dowiedzieli się, że będą zwolnieni. Każdy myślał, że to wynagrodzenie ostatnie będzie jakieś większe albo przynajmniej normalnie zapłacone. Każdy czekał na tą wypłatę i nikt nie dostał. Czuję tak, jakbym była wykorzystywana przez ten okres. Ktoś, prawda, mnie wykorzystał. Do dziś pani Ewelina nie dostała wynagrodzenia za ostatni miesiąc. Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie z podobnymi skargami na Podkarpaciu spotyka się często. Co drugi wniosek o kontrolę dotyczy niewypłacania różnych świadczeń pracowniczych. W 2015 roku, jak sięgnę do statystyk, stwierdziliśmy niewypłacenie świadczeń pracowniczych na ponad 10 milionów złotych, z czego na dzień dzisiejszy zostało wyegzekwowane ponad 8,5 miliona. Powodów niewypłacania przez pracodawcę należnych świadczeń jest wiele. To może być błąd, to może być niewiedza, że świadczenie przysługuje, to może być zła wola, to może być brak pieniędzy. Więc zawsze ta rozmowa, a czasami ona poparta tą naszą opinią pisemną, że dane świadczenie pracownikowi przysługuje, załatwia sprawę. Pani Ewelina próbowała skontaktować się ze swoim pracodawcą i porozmawiać, jednak bez skutku. Pozwoliłam sobie tam parę razy zadzwonić i nikt nie odbierał tam po prostu słuchawki. Nikt po prostu tak jakby ktoś cały czas odłączał ten telefon i to mi dało trochę do myślenia. Później wysyłałam te różne wezwania, ale to wszystko wracało, czyli oni nawet tego nie odbierali. Ani nie odbierali telefonów, ani nie korespondencji. Ani spółka Bezpieczny List, z którą pani Ewelina miała podpisaną umowę, ani nowy właściciel spółka Tennis One, której InPost sprzedał wszystkie udziały w Bezpiecznym Liście, nie mają swojej strony internetowej. Bezpieczny List porozumiewa się ze swoimi byłymi pracownikami za pośrednictwem profilu na Facebooku. O tym, że takich osób jak pani Ewelina są setki w całej Polsce, mogą świadczyć m.in. takie wpisy.
Oboje z mężem pracowaliśmy dla Bezpiecznego Listu. Mamy małe dziecko i oboje jesteśmy bez kasy. Chcemy pieniędzy za naszą uczciwą pracę. Wstyd, że nikt nie potrafi nam pomóc. Te pieniądze były ciężko zarobione. Czasami po 12-13 godzin się pracowało i tyle z tego mamy. Zero wypłat, zero odpraw. Przez ponad tydzień próbowaliśmy skontaktować się z nowym właścicielem spółki, dzwoniąc na numer znaleziony w internecie, jednak bez skutku. Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość. Jedyną osobą, z którą udało mi się skontaktować w tej sprawie, jest pełnomocnik spółki Bezpieczny List, Grzegorz Stępniewski, który przesłał do naszej redakcji takie oświadczenie. Nowy zarząd Bezpiecznego Listu podjął kroki, aby nawiązać współpracę z podmiotami takimi jak Poczta Polska w celu wykorzystania potencjału, jakim jest duża grupa wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem w doręczaniu listów. Chodzi tu oczywiście o outsourcing pracowniczy, bo w danej chwili niestety Bezpieczny List nie realizuje własnego kontraktu. W tym czasie nowy zarząd porządkuje dokumentację i wysyła do pracowników. Co do informacji, kiedy pojawią się wypłaty, nowy zarząd w dalszym ciągu poszukuje rozwiązania. Ale wiedząc o trudnej sytuacji wielu pracowników, którzy w ostatnim czasie nie pobrali wynagrodzeń, rozpatruje wszelkie możliwości. Decyzje zapadną w ciągu bieżącego miesiąca i będą to decyzje, które w finale, w pierwszej kolejności, mają zaspokoić zobowiązania firmy względem pracowników Bezpiecznego Listu. Sprawą zainteresowało się też Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiceminister Stanisław Szwed w rozmowie telefonicznej zapewnił mnie, że dołoży wszelkich starań, żeby ta sprawa zakończyła się pomyślnie dla pracowników. Nie ma co ukrywać, że główna spółka dosyć sprytnie uciekła od odpowiedzialności wobec pracowników, sprzedając spółkę innej firmie, która nie poczuwa się do obowiązku wypłaty wynagrodzeń. Tą kwestią będzie się musiały zająć organy ścigania. Po rozmowie z Głównym Inspektorem Pracy zapewne takie wnioski też się pojawią. Nie wypłacanie wynagrodzeń to jest przestępstwo. Ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej my możemy pomóc pracownikom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale w przypadku upadłości firmy, której na dzisiaj na razie nie ma. To wszystko na dziś. Czekam na kolejne Państwa sygnały. Można do nas dzwonić i pisać. Na Państwa wiadomości czekam też na naszym profilu na Facebooku. Bardzo dziękujemy. No i na koniec anielskie skrzydła, serce, dzwon, fajka i niedźwiadek. Między innymi takie tajemnicze mozaiki pojawiły się na elewacjach budynków w Przemyślu. To projekt Fragmenty Miasta. Kolorowe puzzle ułożone w całość mają zobrazować historię Przemyśla i jego mieszkańców. 30 kolorowych ceramicznych mozaik umieszczono na przemyskich budynkach, zarówno tych najbardziej znanych, jak i ukrytych w zaułkach miasta. Każdy element nawiązuje do jakiejś historii, zdarzenia lub postaci związanej z danym miejscem, tak jak to serce na jednej ze szkół. Odnosi się ona do Kornela Makuszyńskiego, który miał u nas burzliwą kartę w historii swojego życia. Mianowicie, uczęszczając do gimnazjum w Przemyślu właśnie, zakochał się, był i w związku z tą miłością odbył nawet pojedynek na pistolety ze swoim kolegą szkolnym, za co młody Kornel został z tej szkoły usunięty i niestety z Przemyśla wyjechał. Takich mało znanych historii w dziejach miasta jest więcej. Mozaiki przedstawiają także symbole Przemyśla, między innymi niedźwiadka, który jest w jego herbie, oraz fajkę i dzwon, z których od wieków słynie miasto. Przemyskie artystki, autorki projektu, rozmieszczając mozaiki w różnych częściach miasta, chciały wciągnąć mieszkańców i turystów do zabawy i odkrywania tajemnic przeszłości. By barwne elementy na ścianach były jak historyczne puzzle. Zależało nam bardzo na tym, żeby pokazać, że każda ta historia, która buduje jakby przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszego miasta, one się ze sobą jakoś łączą w pewien sposób, na pewno, nawet jeśli nie widzimy tego związku, i razem tworzą to miasto. W połowie października wszystkie rozrzucone dziś po mieście mozaiki zostaną zdemontowane i ułożone w całość. Tak powstanie niezwykły obraz mający blisko 6 metrów długości i 2,5 metra wysokości. Można go będzie oglądać na ścianie Centrum Informacji Turystycznej w podcieniach Przemyskiego Rynku. A już za chwilę sprawdzimy, jaka jutro będzie pogoda w Przemyślu i nie tylko w Przemyślu. Miłego, spokojnego wieczoru. Dziękuję i do zobaczenia.